Zdjęcie to jest jasien. Zachód słońca na jasień. To jest teren tam koło Limanowa. Jeszcze nie było. Ostatni raz pisałem organki, jak mi ojciec umiera i to ostatni też to grał na sobie na organce. A skąd wujo wiedział? Pani przyszła! Tak, przyszłam do pani. Mamuś, wiesz, kto to jest pani Wanda? Nie wiem! Pani Wanda jest przyjaciółką papieża. Wiesz? Mamuś. Wszyscy porządni ludzie są przyjaciółmi. Mamuś. I ona była zawsze przy Ojcu Świętym, mamuś, wiesz? Może niewielu aż tak bliskich przyjaciół, jak ona właśnie miał. Jan Paweł II to jeszcze jak był w Krakowie, kiedy był tylko Karolem Wojtyłą, a potem papieżem i przez lata go tam odwiedzała. Doktor Wanda Pułtawska. Każdy ma być święty. Ty też człowieku. Miłość drzwi mi otwarła, lecz dusza nieśmiała. Cofa się pełna winy. Miłość więc bystroka, gdy tylko ujrzała, że zwlekam bez przyczyny, podchodzi do mnie bliżej i pyta grzesznego, czy mi brakuje czego? Cnót takich bym był godzien przestąpić twe progi. Przestąpisz, odpowiada. Ja? Nieczuły, niewdzięczny, na przepych twój błogi? Patrzeć mi nie wypada. Miłość na to z uśmiechem argument wytoczy. Nie wiesz, kto stworzył oczy? Ty. Ale ja zmąciłem czystość ich widzenia grzechów haniebnym kurzem. Któż wziął na siebie winę owego zmącenia? O, niech ci choć usłużę. Oto czeka posiłek, rzekła, siądź za stołem. Siadłszy więc, jeść począłem. Jeden pokój. Wanda Pułtawska. Kim jest kobieta, która dla Ojca Świętego jest siostrą, a o Ojcu Pio mówi mój prywatny święty? Która od ponad 50 lat przyswaja ludziom na całym świecie antropologię Karola Wojtyły i powtarza jego słowa. Wszystkie problemy ludzkości rozwiązuje genealogia divina, Boże pochodzenie człowieka. Która do końca pontyfikatu idzie krok w krok z jego kapłaństwem, obecna przy papieżu także w ostatnich dniach jego ziemskiego życia i w chwili, gdy odchodził do domu ojca. Karol Wojtyła miał przekonanie, że jej cierpieniom w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück zawdzięcza, że sam uniknął lagru. W hitlerowskim obozie przeżyła 4 lata z wyrokiem śmierci za działalność w szarych szeregach. Niemieccy lekarze zoperowali ją doświadczalnie jako tak zwanego królika,
Gdy hitlerowiec na jej oczach wrzucił do paleniska noworodka, postanawia, że jeśli wyjdzie z obozowego piekła, będzie bronić wszystkich dzieci. A kiedy będą się stawać jednym ciałem, przedziwne zjednoczenie. Za jego horyzontem odsłania się ojcostwo i macierzyństwo. Sięgają wówczas do źródeł życia, które są w nich. Sięgają do początku. Adam poznał swoją żonę. Sens nie może powstać z bezsensu. To jest właściwie dowód istnienia Boga. A ona poczęła i porodziła. Że to nie jest teren teorii, bo to jest teren życia. Wiedzą, że przeszli próg największej odpowiedzialności. I niech sercami waszymi rządzi ten Chrystusowy pokój, którego świat dać nie może. Chrystus sam daje ten pokój tym, którzy go całym sercem szukają. Że to ja idę, teraz wychodzę. A gdzie idziesz? Na mszę i wysłać książkę. Ja dam Basi list do wysłania, to powiedz jej, że idziesz na poczcie, niech ci da. Oraz, że cię nie opuszcza aż do śmierci. Już? Może ci pianki dać? Chodź, to dam ci pianki, przybliżę cię trochę. Chodź. Co? No. Przyklepiesz mnie na... Nie, troszeczkę. Byłem u ciebie w te dni przedostatnie niedocieczonego wątku, pełne jak mit, blade jak świt. Gdy koniec życia szepce do początku, nie stargam cię ja, nie. Ja uwydatnię. Mnie zawsze najbardziej bolało to, że oni jednak przegrywali. Albo chciał, żeby ona wygrała. Nikt nie przegrywa. Nikt, kto się boi wielkiej trzyma, nie przegrywa. Tylko wygrana jest inna niż nam się wydaje, ponieważ ekonomia Boża jest inna. Pamiętaj, że w ekonomii Bożej wygrany jest ten pokrzywdzony. A przegrywa ten, co przyjdzie. I wygrywa ten, co przegrał. Kiedyś mi jeden ksiądz powiedział, że gdyby diabeł był mądrzejszy, to by nie dopuścił do śmierci Pana Jezusa, bo przecież stało się to przez śmierć i zmartwychwstanie, że on stracił całkiem władzę diabła. A pchał jednak Judasza, żeby zdradził, a równocześnie, bo diabeł nie może przejść wszystkiego Panu wie. Więc jest problem oceny życia, nie można być przegrany. Wszelkie trudności są etapem. Życie jest płynącym nurtem. Dzisiaj tak, a jutro to się zmieni. To jest tak zwana cnota nadziei. Na
nadzieja wbrew nadziei. Wydaje się, że wszystko wygrywa, no trzeba mieć nadzieję. To jedna z cud kardynalnych Ojciec Święty napisał, prawda? Przekroczyć próg nadziei. Od teorii przechodzę do praktyki. Może być taki okres w życiu ludzkim, że się wydaje, że wszystko przegrane. I wtedy jest jedno tylko. Przetrwać. Cierpliwość w przetrwaniu. Bóg jest tajemnica losu. Za Boga. Jesteś jak ręka moja wyciągnięta do tych, co do mnie nie przyjdą. Ty jesteś jak moja ręka, wyciągnięta do tych, co do mnie nie przyjdą. Kobiety z Oświęcimia piechotą puścili na zachód, także do nas, do Ravensbrücku doszły kobiety, więźniaki, potrafiły dzieci, które tam były, wyrzucić i ludzie porozbierali te dzieci do adopcji. Ja opowiedziałam taką historię jednej pani, która adoptowała chłopczyka, straszny smutny, taki skurczony. I potem w tym domu umierał dziadek. No było takie zamieszanie, bo mnie nagle zobaczyło, że ten chłopczyk się śmieje. I była przerażona, to dziecko, chyba nienormalne, czy jak. A ten mały się mówi, to można normalnie umrzeć, nie trzeba zabijać człowieka. Prawdziwe szczęście osiąga ten, co w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój innym. I była tam Polska od zenitu wszechdoskonałości dziejów wzięta tęczą zachwytu. Polska przemienionych kołodziejów, taż sama zgoła złoto pszczoła. Poznał ci, żebym ją na krańcach bytu. Jeżeli ja spotykam się z ludźmi, w ogóle nie tylko z młodymi, ale z ludźmi, to zawsze to powinno być tak, taką mam świadomość, że to nie powinno być spotkanie, które nic nikomu nie dało. Ja jestem tą osobą, co reprezentuje antropologię Karla Wojtyły, staram się młodym to przekazywać. Ojciec Święty cały czas chciał ludziom pokazać, że życie jest drogą do nieba, a niebo jest zadane. Od ciebie zależy, prawda? Czy ten cel osiągniesz, czy nie. Więc twoje swobodne działanie, jak chcesz mieć dobrą śmierć, musi uwzględniać wszystkie 10 przykazań, bo inaczej śmierć będzie przejściem do piekła, nie? A wierzycie w piekło? No więc właśnie. Także jak się wierzy w Boga, to się musi także wierzyć w piekło, bo to jest prawda o wieczności. Wieczność nieszczęśliwa została spowodowana, wiecie czym? No, grzechem nieposłuszeństwa. Więc na przykład jakie są znaki miłości przedmałżeńskiej? Ktokolwiek, kto by spojrzał na niewiastę z pożądaniem, już ją cudzołożył w sercu swoim. Ojciec Święty przestrzega mężczyzn przed postawą posiadacza. Patrzy na dziewczynę, jakby ją chciał wziąć, pożądał. W związku z tym traktuje ją jak rzecz, którą można wziąć. I uczy Jan Paweł II, nie wolno używać człowieka. Nie wolno przywłaszczać sobie człowieka. Człowiek nie jest rzeczą. Więc jak ja mam takie doświadczenia, to ja próbuję wbić wam do głowy, ludzie, się najpierw porządnie zastanówcie. Porządnie się poznajcie. Najpierw wypracujcie postawy przedmałżeńskiej miłości altruistycznej. Bez tej konsumpcji przyjemności ciała, która jest docelowa, ludzie gonią za tym tak zwanym orgazmem cielesnym. To nie o to chodzi. Chodzi o miłość, która będzie całe życie.
pierwsza zasada waszej perspektywy przyszłościowej, prawda? To bym powiedział wam tak, na pewno nie krytykujcie siebie wzajem. Jest to innego poznać, a to innego krytycznie ocenić. Ponieważ krytykę, sąd, zastrzeg sobie Pan Bóg. Pan Jezus mówi nie sądzić. Ludzie się osądzają i z tego powstaje przede wszystkim ból, ale ponadto powstaje konflikt, który się nie da zlikwidować, bo człowiek ma pamięć. Mogę wam powiedzieć, kto się zajmuje tym problemem lat ponad 60. Ojciec Święty pisał o komunii osób. Małżeństwo ma być wypracowaniem komunii osób, czyli takiego zjednoczenia, które nie jest na bazie materii. Małżeństwo jest całopaleniem. Jak złożyć przysięgę w kościele, to celem twojego życia ma być szczęście ludzi, a jej twoje szczęście. To macie tak realizować życie, że ona była waszą wspólną drogą, to nie ma. Każdy z was, słuchajcie, jest na obraz Boga stworzony, każdy człowiek. Trzeba teraz znaleźć te ślady Boga i zobaczyć, poznać. Zmierzam do tego, żebyśmy nie zapomnieli, że na pewno umrzecie i że małżeństwo jest drogą do śmierci wspólnej. Więc kontakt z Bogiem trzeba od zaraz utrzymywać. Razem się modlić, razem do Komunii Świętej przystępować, bo to jest gwarancja dzieci. Wobec Boga nie ma siły małżeństwa. Nie liczcie na to. Nie liczcie na to, że teraz bardzo wam się wszystko ładnie wydaje, jest tak cacy, to będzie wszystko dobrze. Nie liczcie na to. A poza tym jeszcze bym zapytałabym tak, a co robicie dla innych ludzi? Ludzie nie przejmują się losem drugich ludzi i realizują swoje egoistyczne plany. Więc cokolwiek robisz dla kogoś drugiego, ale przede wszystkim pomaga w tworzeniu klimatu świętości. Świadomości, że Bóg jest tu. Jest tu, w tym pokoju z nami. Nie wiesz? A ja wiem. Też wiecie. No proste, bo świętość jest prosta. Co pokręcone to jest od diabła. Więc upraszczajcie swoje teraz ten okres, który powinien być. Słuchaj, okres młodości jest najkrótszy. Nie powtarzaj. Wam młodym pragnę powtórzyć. Budujcie cywilizację miłości w duchu prawdziwego dialogu, we wspólnym dążeniu do prawdy i sprawiedliwości, w umiłowaniu tej wolności, do jakiej wyswobodził nas Chrystus. Mówisz do nich. Mówisz. A co oni z tego zrobią? Mówisz do nich, mówisz, a co oni zrealizują? No właśnie. Człowieku, nie zabijaj. Nie zabijaj. Zjętka domaga się zapłodnienia in vitro. Jeżeli kobieta nie, jeżeli małżeństwo faktycznie nie może mieć dzieci, to no tak. O dziecko kochane, to przeczytaj sobie katechizm Kościoła katolickiego. Ja wykładam nauczycielom. Podeszła do mnie po wykładzie pani. Już mam ustalone we wtorek, ja idę do kliniki. Dlaczego nie mogę tego robić? A ja jej powiedziałam brutalnie. Dlatego, że pani nie jest krową. To się robi tak ze zwierzętami. A dziecko ludzkie ma przyjść na świat tak, jak Pan Bóg powiedział. Będą dwoje w jednym ciele. Dziecko ma być dzieckiem miłości i miłosnego uścisku rodziców, a nie techniki. Przedmiotem naszej pracy lekarskiej jest podmiot człowiek. I trochę wyobraźni, chciałbyś, żeby twoją żonę potraktowano jak krowę? Naprawdę? Jeśli by na przykład tak, że nie możecie mieć dzieci, to tak puśćcie się na to działanie. Wiesz, jak to się robi? I chciałbyś... Nie widziałem tego już. Poniżej godności kobiety, poniżej godności mężczyzny, który musi dać nasienie w sposób obrzydliwy, grzechem samogwałtu. I dziecko, które chce mieć świadomość, że było dzieckiem miłości, a nie manipulacji technicznej. Trzeba uwzględnić, kim jest człowiek tutaj. Odpowiedź na to jest
To, co Ojciec Święty powiedział, wszystkie problemy rozwiązuje genealogia divina, Boże pochodzenie. Człowiek nie jest dziełem człowieka, tylko Boga. Gdzie to miejsce na ingerencję Boga w życiu ludzkim, jak wy biologicznie uważacie, że dziecko to jest dwie komórki ojca i matki. A to nie jest tak. Kto daje życie? Kto łączy te komórki? Medycyna mówi siłami natury. No ale siły natury to są siły stwórcy, które naturę stworzył. Siły natury, a czegoś rządzącego to jest Duch Święty Ożywiciel, ten sam Duch, który spowodował, że dziewczyna z Nazaretu stała się matką, pyta się, jakże mi to będzie, jak męża nie znam. Duch ci osłonił. Dlatego za moich czasów mówiło się o kobiecie matce w błogosławionym stanie. Ojciec Święty o sobie powiedział do mnie dawno, 50 lat temu, że jak był chłopcem, przecież 8-letnim, jak matka umarła, to ojciec mu palcem w książeczce do nabożeństwa pokazał modlitwę do Ducha Świętego. I mówił, dziecko, co ci zrobi, mamy, nie masz, módl się do Ducha Świętego. I on mówi, od tamtego momentu do dzisiaj, ja codziennie tę modlitwę mówię, no, te dary Ducha Świętego. Lekarzowi potrzebne dary Ducha Świętego. Siedzi cały czas? Może szkoda twojego czasu na rozmowie. Bo jest tak, że oni nie zdają sobie sprawy, że trzeba zbudować miłość, bo mówimy, my się kochamy. Kochanie. Co? Andrzej, oni chcą ciebie, żebyś sprawdzał, czy ja mówię prawdę. Więc wracam do życia. Mamy 61 lat małżeństwa. Jak mieliśmy złote godzie, 50 lat. Ta fotografia na książce z tyłu, Beskidzkie rekolekcje, to nie jest żadna audiencja, tylko to są nasze rocznice ślubu. Złote godzie, 50 lat, bo z mężczyzną też da się wytrzymać, z kobietą 50 lat, ja bym nie wytrzymał. Staruszkowie też się mają kochać. Mój staruszek mnie kocha i on nawet potrafi deklarować. Strasznie starzy jesteśmy. Wie pan, że ja sobie ciągle nie mogę uświadomić, że jestem taka stara. Się dziwi mnie to zawsze. A już jak teraz nasze córki są babcią, bo to jeszcze mieć dzieci, ale mieć córkę babcią z powrotem. To ja mogę być babcią. Małżeństwo wybraliście, ale to jest trudna droga do świętości. Tak trudna, że jak ojciec Święty stworzył papieską radę do spraw rodziny, a stworzył ją w tragicznym dniu zamachu, 13 maja 1981 roku, to na pierwszym posiedzeniu tej, my z członkami tej rady, ja zaproponowano Ojcu Świętemu, żeby kanonizować jakąś parę małżeństwa razem, bo tak się wydaje, żeby święto się być wdową albo wdowcem. A póki żyją, to niech nie mogą być święci. Powiedział wtedy ze śmiechem, znajdźcie mi taką parę, to wam kanonizuję. No ale długo szukali, nie znaleźli. Potem znaleźli wreszcie tą parę włoską. Tylko ja ośmieliłam się wtedy Ojca Świętego skrytykować. Ponieważ jest to para małżonków, którzy mieli czworo dzieci. Trzech synów i córka. Trzej synowie księża, córka zakonnica. Ja mówię, no Ojcze Święty, no to koniec ludzkości, jak wszyscy będą tacy. Trzeba kanonizować taką parę, która ma dzieci, wnuki i prawnuki. No bo, prawda, chodzi o ciągłość życia na ziemi. To pięknie, że są ludzie, którzy wybierają, tak jak Maria, lepszą cząstkę, konsekrowane życie, no ale życia biologicznego wtedy się nie przedłuża. Ja mam męża filozofa, on jest dystrakt, jak zostawiłam z nim dzieci, to zostawiam anioła stróża. Bo to sam filozof potrafił przyjąć. Ojciec Pio Święty, ja zaś mam z nim kontakt, to on potrafił rozmawiać z swoim aniołem stróżem. Co więcej, dawał mu pewne zlecenia, a jak mu nie zrobił, to go myślał. Bo ja dopytywałam, skąd się wziął pani mąż tutaj, on mówi, że nie stąd, ja z Warszawy, no i tak się zaczęło.
Bo to jest zwariowana ekipa. Nikt chyba nie wie, co tu się dzieje. A pani na dłużej, tylko pani przejeżdża przez Kraków. No tak, troszeczkę tutaj wpadłam na jeden dzień. Akurat dobry dzień, chociaż złapała pani ta dłuża? Tak, jedna burza. Jedna. No więc pani znaczy Paweł, który wpadł na mnie z... Kiedy pierwszy raz przyszedłeś, Pawełku, do mnie? Dwa lata temu. Obcy facet przychodzi do mnie, że on o mnie musi zrobić film, bo on ma takie natchnienie. Ja na niego takie oczy. Mało tego, przychodzi z gotowym scenariuszem. Już. Nigdy mnie nie widzą w życiu. Na jakiej podstawie? Na podstawie książek, które ja napisałem, przeczytał. I ten scenariusz, Andrzej mi przeczytał, świetnie. Inteligencja. Dobra, to rób. No ale nie mógł znaleźć sponsora na to robienie. Teraz znalazł i zaczyna kręcić. Siedzimy tu od poniedziałku do soboty, oni mnie tu trzymają jak w klatce, w tym hotelu. Nie jak w klatce, tylko jak gwiazdy na planie. Tworna rzecz, bo teraz jeszcze przy okazji tej książki jest awantura w prasie, więc ja jestem teraz jak na szpikulcu. I marzę, by to się skończyło. Jak się skończy, to ucieknę do lasu. No ale cała ta ekipa jest fascynująca, wie pani, jak oni to robią, jakbyś nagrywać. To jest kapitalny film był. Ich! Zostawmy mnie, tylko to, co oni mówią, jak się zachowują, kapitalnie ludzie. Ale to chyba wyjątkowa ekipa, bo to... Ale kochana, to jest ekipa, którą kieruje Duch Święty. Ja mówiłam, my nie mamy ślubu. No, ale ja mam ślub. Musicie postawić sprawę, bez tego nie możecie mieć ślubu. Możemy. Nie ma przeszkód. Ja pytam o to. Jakie przeszkody? Nie jesteś tu dołożony, a nie on jest jedyny. Psychiczne mamy jakieś chyba. Nie, ja już teraz chcę. Nie wiem, to zwyczaj, nie chcę się niedowiadnić. Ja bym bez powiedzi, że to nie jest. A teraz widzisz, musisz się bać śmierci, jak masz świadomość, że masz niebo zamknięte. Bo musisz mieć tego świadomość. Na co czekasz? Dzisiaj jest co? 10, no to do 15 zdążycie załatwić, nie? Do 15? Tak. Ale tu gdzieś? No, wszędzie można być. A pani byłaby świadkiem? Pasterze są uczciwi, tak jak ich śpiewanie. Niechaj kto chce zagadki ozdobnymi słowy prawi, niechaj słowikiem lub źródłem się stanie, lecz niech mnie ci nie karzą pozbawieniem mowy, co mówią prosto. Mój Boże, mój Panie. Ja mam to poczucie, że tak naprawdę prawdziwe mi już to może być raz. Inne rzeczy są pomyłką. Problem polega na tym nie to, że ludzie nie wierzą w miłość, tylko że uważają, że ona jest za trudna. I trzeba ludziom przywrócić wiarę, że mogą kochać w sposób naprawdę piękny przez całe życie. Co robię tyle lat, cały by się kładę, żeby przekazać jego naukę. On mówił, nie to jest miłością, co czujesz, tylko to, co postanawiasz. Z Andrzejem rozmawiać z nim tyle lat, wszystko omawiać i wszystko widzieć. Powiedzmy, to jest przywilej, ludzie mówią, że mi zazdroszczą, prawda? Ale naprawdę to każdy ma rozum, ma duszę i może tę duszę rozwijać. Ale trzeba to uczynić programem swojego życia. Świadomie dążyć do świętości. Program dla wszystkich. Wszystkich narodów, wszystkich religii, wszystkich ludzi, bo Bóg jest jedno. Ludzie, jak ja z lagru wróciłam, miałam takie 4 lata rekolekcji zamkniętych w obozie koncentracyjnym. To patrzyłam na ludzi i myślałam, oni nic nie rozumieją. Oni zwariowali, jak oni żyją. Zawsze myślałam, że gestapowcy chcieli mnie zabić, zniszczyć, a dali mi właściwie największą wartość. Tę świadomość, że mam umrzeć może dziś. To jest twórcza świadomość. Tylko człowiek odnowiony wewnętrznie, dla którego najwyższym probierzem jest integralna nauka o człowieku, może w pokoju i z odwagą budować nową rzeczywistość. Dlatego zaprosiliście do was Chrystusa Zmartwychwstałego. Ocalałam nie po to, aby żyć, ale by dać świadectwo.
Dobrze, ale pani, jak to wszystko opowiadać, to są takie niby oczywiste i takie rzeczy, że to... To jest kwestia uwierzenia, że człowiek jest dzieckiem Boga i Boga kochającego. Świętość jest prosta, grzech jest skomplikowany. Teraz jest świat poddany grzechowi. Parlament Europejski to jest parlament, który promuje wszystkie zbrodnie. W maju tak jest prawa. Można zabić małe dziecko, starego człowieka. Jest aura, którą dzieci mnie nazwał cywilizacją śmierci. I chciał wnieść cywilizację miłości i życia. Nieraz rozmawiam z młodzieżą twardo. Ja mówię, dobra, to nie ja twardo, to ja wam podyktowałam przez te przykazanie. Z kim ty dyskutujesz? Ze mną? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradź. To nie ja. Nie podoba ci się? Idź uklęknij, może ci Pan Bóg zmieni przykazania. Ania nie siada i coś powie, niech się pokaże, czy jest podobna do ojca, bo to przecież jest córka mojego męża. Proszę, jak jest podobny do siebie. No popatrz się na trochę. Na trudny się popatrz. Żebyś prosił, popatrz się na twoją córkę. A co ja jej nie widziałem? Wcześniejszych trochę czasów, tam w czasach to myśmy wtedy mieli wielkie zbieranie borówek czerwonych. Ja najlepiej wspominam ten nasz biwak pod Wetliną. Tam była taka wysoka trawa nad Wetliną. Pan gotował, ja tylko deser. Tak, ja akurat wykombinowałem sobie, że zrobię taką rybę z puszki. Z czym ja to skruskami? Z kruskami, Ale to nie ma sobie myślało, że poszło na ryby. Teraz zadzwonię do Bartka, mnie słuchaj, jedziemy tam, pod jasień. To zdjęcie to jest jasień. Zachód słońca na jasień. No okład te książki. To jest teren tam koło Limanowa. Nie wiem, czy Państwo znacie ten teren. A w ogóle wychodzicie w ogóle? No Tatry. Tatry bardziej, tak, a my po Zielonym Górach. W Tatry ja chodziłam, tak powiem, przed erą księdza Karola Wojtyły, bo on wolał niższe góry, żeby móc nie patrzeć pod nogi. Więc właśnie Beskidy to były nasze tereny. Nie, tylko opowiedz, jak żeście z Pawełkiem polowali. Z Pawełkiem? Tak? Razem w tej jak to się nazywa? Ambonce. Jest zwyżka, nie pani Wando, nie ambonce. Nie ambonce. Zwyżka. Aha. Drabina i na takiej gałęzi jest tej szerokości deseczka, dosłownie tej długości. Aha. Siada się, jest tylko takie podparcie, żeby nie spać do przodu, na 6 metrach. To znaczy nie taka osobna wieża, tylko nie, taka do drzewa przybita z wyżki. Siedliśmy, bo siedzieliśmy może z 5 godzin. Ja z tego co kojarzę, to coś podchodziło, ale że myśmy byli wypachnieni wtedy przynajmniej. I to pachniało wiatrem. Wiesz co przyjdzie pod tą zwyżkę. Że te góry są piękne, za każdym zakrętem co innego, jak ja lubię tam być. Żona Gajowego powiedziała mi najpiękniejszy komplement, jaki mnie spotkał. Bo pani doktor tak mówi, jakby się na wsi urodził. Nie urodziłam się na wsi, urodziłam się w mieście Lublinie. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, błogosławieni miłosierni, czystego serca, ci, którzy czynią pokój. No ale światem w moim pojęciu rządzi diabeł. Zresztą Pan Jezus mówił, że królestwo jest najgorsze z tego świata, tylko modlić się kazał, przyjdź królestwo Twoje. My nie mamy realizować tego, czego Pan Bóg chce ogólnie, tylko tego, czego Pan Bóg chce dla nas do robienia, żebyśmy my robili. A to czasem to nie jest to samo. To nie jest to samo. To jest zrozumienie swojej roli, a nie czego Pan Bóg ogólnie chce. To tak jak mówili, że on jest takim znakomitym politykiem. Oczywiście, dlatego że w ogóle nie jest politykiem. Nie był politykiem, tylko był sobą, prawda?
A my też zdjąć marynarkę, bo nie, nie, bo koszula podobno świeci. Świeci? Światło wewnętrzne. Pani doktor, proszę z tą poezją. Nie mogę, bo ja widzę światło tylko. Poza tym pana mam wstawione w taką rubrykę, która jest taka, nie inna. Ale trzeba pomóc źródłu, dlatego dobra, że po pierwsze jest moje dzieło. Nazwa źródło to jest mój pomysł. A po drugie to jest robota spokojna, ale naprawdę tu są wartości, które warto podtrzymać. Natomiast człowieku, ty jesteś tak aktywny, ja dzwonię, on mi tak, jestem, ale w Ameryce. Ja jestem, ale w Hiszpanii. Tak, ja będę, ale ja mam dość podobny tryb życia, bo mi się zdarzyło ostatnio, że 3 dni zrobiłam 3000 kilometrów, bo taki program był, prawda, dla mnie z powrotem. Jasne, ale pani doktor, ja jadę samochodem i modlę się. No, Ojciec Święty miał ten magnetyzm, to można powiedzieć powiedzmy ziemskim językiem, albo właśnie ten dar Ducha Świętego, że młodzież lgnęła. No, to, co pani doktor mówi, miliony szły za Ojcem Świętym. Gdyby, daj Boże, było tak, że ta młodzież pójdzie w tym kierunku dalej, to po prostu nie mamy się co martwić o Europę, o świat, bo ta młodzież ma ten ładunek, który Ojciec Święty jej dał. I tylko trzeba teraz tym ładunkiem pójść dalej w świat. Człowieku, to właśnie jest problemem. To dlaczego ja tę książkę dałam do druku? Żeby oni przejęli to, co on chciał mi pokazać. I ja do nich mówię, do młodzieży, wy jesteście pokolenie Jana Pawła II. No musi być ten jakiś prowadzący. Muszą mieć mistrza, za którym pójdą. Chociaż kiedyś stawiał na mężczyzn. Ale jesteś odpowiedzialny. Oczywiście, bo ja po nim. Mówił, ty jesteś odpowiedzialny za los kobiety i dziecka, za los parafii, za los narodu, za los świata. Pan profesor jest tego samego zdania, że trzeba pracować nad mężczyznami? No, ja myślę, że to jest chyba jedyna droga. No, proszę. Bo zadania, właściwie trudne zadania, są jedynymi, które warto się angażować. Ale powiem pani doktorze, z ust pani doktor jako kobiety to brzmi bardzo wiarygodnie. To też ja nie to pochlebia, panie profesorze. Chłopak, ja nie rezygnuję, ja mówię. Powiedziałbym, że tak ogólnie biorąc, jeżeli mówiąc o jednej płci i drugiej, to nie jest pochlebiające, bo na ogół jest ciągle jeszcze tak, że prawdziwe poczucie odpowiedzialności mają znacznie bardziej kobiety niż mężczyźni. Prawdziwe poczucie odpowiedzialności. Znaczy więcej mają tego, że ta dysproporcja jest w pewnym sensie naturalna, a w pewnym sensie nienaturalna. Bo mężczyzna ma mieć rozum. Zmienił serca, panowie. Ale w każdym razie jest tak, że trzeba budzić poczucie odpowiedzialności, uderzyć w sumienie. Każdy ma sumienie, tylko trzeba niego dotrzeć. Ale czy tak jest w innych krajach europejskich? W innych krajach proponowane jest jeszcze gorzej, dlatego że mężczyźni w ogóle traktują kobiety jak lalkę do zabawy. Europa patrzy na Polskę jako jedyne miejsce, gdzie można uratować wartości chrześcijańskie. Jeszcze w Polsce się o to walczy. Czyli Polska sumieniem Europy? Mogłaby być. Bo o tym mówił Ojciec Święty. Automatycznie mówił. Się tym nie zostaje. Tak. Tylko to ma być wypracowane. No więc tak, chcielibyśmy. To jest właśnie myślę o tym, że ten właśnie, którego nazywam ABCD, jest akurat w wieku widzenia wartości, teraz pora na realizowanie w zakresie społecznym, nie osobistym. Taką mam wizję tego człowieka. Taką wizję miał Ojciec Święty. Rozmawialiśmy panu nieraz. Mieliśmy jednakowe zdanie. Mogę to spokojnie powiedzieć, bo wiem. Chodzi o to, żeby gonili do tego, żeby poziom narodu jako takiego, stanął na wysokości wymagań, które stawia etos, etyka, a nie biznes, nie materia. Ja bym widział, żeby Bachleda stworzył partię. No marzę o takiej sytuacji. Bo to jest chłopak, który spadł mi z nieba. 2 lata temu przyszedł, w ogóle mnie nie znając. Twierdzą, że on musi zrobić film o mnie. Ja patrzyłem jak na wariata. Nigdy mnie nie widział. Prawda? Tak było? Ja tylko prawdę mówię. To Gazeta Wyborcza napisała, że jestem weredyczką i mówię prawdę już dawno. To nawet.
A powiedz taką masz mi. Nie mów, bo on nie wie. No, ogólnie jest tak, że mówimy do młodzieży. To jest podstawowa rzecz. A zrozumiałem, że my nie mówimy do młodzieży. Ja kiedyś zrozumiałem, jak jechałem w samochodzie, powiem szczerze, jechałem w samochodzie i nagle poczułem, Boże, to ty tak kochasz. Poczułem miłość Pana Jezusa. I zrozumiałem, ten film nie ma być tylko gadanie. Ma być przekazanie miłości. Byłem nikim, bo nie znałem miłości. Świat potrzebuje waszego świadectwa. Świat potrzebuje waszej miłości, waszego pokoju i waszego szczęścia. No a co według ciebie stało się punktem, w którym zaczęło się coś zmieniać? Choroba też, ale wcześniej właśnie też już. Choroba bywa traktowana jako zło. Natomiast choroba nigdy nie jest złem, jest bólem, trudnością, ale nie złem w sensie moralnym, prawda? Bo choroba jest zawsze niewinna. Natomiast choroba, która człowiekowi nasuwa myśl, że może na przykład umrzeć, powoduje refleksję. I dlatego w gruncie rzeczy choroba jest potrzebna, żeby człowiek zrozumiał swoją, no powiedziałbym, krótką bytowość na tym świecie, żeby odnalazł wymiar człowieka do wieczności. Bo człowiek nie jest stworzony dla Ziemi, prawda? To Ojciec Święty Jan powiedział i ciągle powtarzał młodym. No ja sobie też pomyślałam tak, że no, jeżeli bym miała teraz umrzeć i to, że właściwie żyję w małżeństwie i że bym chciałam żyć, i tylko dlatego, że nie mam ślubu, bo potem zamykało mi drogi jakieś, to ja tak nie chcę, bo to jest głupie. I co się zaczęło i w tej chwili co jest w tobie? No ja mam takie pragnienie uporządkowania siebie. O, właśnie. I zajęcia się też ważnymi rzeczami, bo to też jest tak, że ja się zapętliłam w różne historie życiowe, że to mi przeszkadza, tam pędzę. Coś innego jest ważniejsze, tak? Bardzo ważne, żeby powiedzieć. Zjawiło się pragnienie uporządkowania życia właśnie. Człowiek przez całe życie musi starać się utrzymać ład wewnętrzny. Bo to poczucie ładu to jest właśnie poczucie szczęścia i właściwego miejsca człowieka. Jest koło ciebie człowiek, który jest ojcem dzieci twoich, waszych. Więc co z tym właśnie partnerem, co z tym mężczyzną, który jest koło ciebie? No jest moim mężem, nie mężem, a teraz dobrze, żeby był moim mężem. Więc... Jest to świadomość, że on tego zechce? Zawsze mi się wydawało, że ja zmierzam w dobrym kierunku. I że mam jakby, że ja nie robię złych rzeczy. No tak, jak że... to? Tylko jesteś ochrzczony i bierzmowany. Tak. I przez ile lat jesteście razem? 13. Przez 13 lat uważasz, że dobrze czynisz, łamiąc Boże przykazania? Czy wiedziałeś, że są przykazania? Co opowiadasz? Jak mogłeś czuć, że dobrze czynisz? Bo jest na zupełnie fałszywej drodze. To sobie zakłamałeś sumienie. Sobie wmówiłeś, nie tylko, tak, nie tylko jakby nie tylko to, to jakby spowodowało jeszcze inne takie jakby. No na przykład. Zdradziłem ten nasz związek. To było też bolesne dla Julii. Ale też wtórne dziecko. Jest przecież, słuchajcie, jesteście dwoje dorosłych ludzi. I dając sobie tylko to, co się sobie dali, to znaczy kontakt bez przedłużenia tego wieczno. Jakoś prawdy taką... nam zabrakło. Nie, ja powiem tak, że mi się wydaje, że ja to wszystko wiedziałam i moje plany były takie, że ja dopiero jak wejdę w związek małżeński, to zacznę żyć, współżyć. Znaczy w tej chwili w tobie dominuje to, że do decyzji o sakramencie małżeństwa właściwie kieruje cię fakt choroby. Za to, którą to jest... w takim razie trzeba by Panu Bogu podziękować. To jest taki przyspieszony, no, ostateczny. Więc to jest sytuacja, która paradoksalnie powinna cię doprowadzić do modlitwy Magnifica. Dziękuję za. Chociaż do tej pory straszyła cię choroba. Ona cię powinna ucieszyć.
bo dzięki niej otwiera się niebo dla ciebie, dla Romana i także dla dzieci, które zaczną mieć kontakt z Bogiem. I to jest dzień, to jest przełom, który jest, który niesie wam najwyższe wartości. Jest za to dziękować. Jest za to dziękować. Tak? Ja byłem jeszcze takim dzieckiem gdzieś tam z boku, stojącym zawsze, może nawet takim zepchniętym, może nawet bardziej w tych młodszych latach. Mhm. Potem się stałem agresywny i tam, nie wiem, bystry i jakoś się wyciągnąłem, że tak powiem, w środowisku. Nawet na samą, powiedzmy, górę tego, tych moich środowisk, w których bywałem. Brakuje ci, Roman, zwyczajnej miłości. Siłą człowieka jest jego miłość. Ale miłość musi ogarnąć naprawdę całe wnętrze człowieka. I oboje nie umieliście się kochać i dalej nie umiecie. Ja drążę, żeby się dowiedzieć, czy ta decyzja, coście powiedzieli, co Julia powiedziała, jest w tobie dojrzała. Czy ty rzeczywiście chcesz się ożenić, żeby tej kobiecie powiedzieć, nigdy cię nie opuszczę i będę ci wierny? Tak, tak chcę. Tak chcę. Tak mi to pomoże. Stale myśli nasze i serca nasze otwieramy w stronę tego pokoju, o którym Pan Jezus mówił do apostołów tyle razy, zarówno przed męką, jak i po zmartwychwstaniu. Pokój mój daję wam, pokój zostawiam wam. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Uwielbiając Chrystusa za dar i cud Eucharystii, zanieśmy do Niego nasze gorące prośby. Módlmy się o rychłą kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, księdza Jerzego Popiełuszki i wszystkich polskich kandydatów na ołtarze, abyśmy jeszcze jaśniej zobaczyli prawdziwe wzory świętości. Ciebie prosimy. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże. Módlmy się gorąco o pokój. Przede wszystkim o pokój w naszych sercach, ale także w naszych rodzinach, w naszym narodzie i na całym świecie. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będzie. Ugrzać. Chodź specjalista od szatki. Skąd to szaleństwo mówienia głupoty? Przecież... I tu Stalin miał rację, bo mordę trzymali, a jak to głupio gadał, rozstrzeliwali go. I sprawa...
Ja się pytam, co z tą świętą Klarą, przepraszam. Jaką Klarą? A co ze świętą Klarą? Bo ja jestem najpierw była Katarzyna z Sieny. Katarzyna z Sieny. No teraz jest święta Klara. No tak pisali, jak Katarzyna z Sieny, która przy, która przy obiedzie papieżowi wyrąbała całą prawdę kościele i nastąpiły reformy. Ale najpiękniejszy był ten tekst, który czytałyśmy rano we wtorek, prawda? Madame idzie, niesie list, zastępują ją ich halabardami, ponieważ nie chcą ją wpuścić. Ona rozrywa halabardy, rozwala bramę od Watykanu i prosto zanosi ten list, kładzie na stół. Ale to był jakiś przewidzenie, bo najpierw zamierzał, że rozżarzonym żelazem wypala. Ja was proszę zdjęcie temat. No dobrze. Znaczy my nie możemy się pośmiać. W ogóle było straszne z początku, a potem robiło się coraz idiotyczniej. Później nagle zmiana drogi. Teraz już będzie tylko śmiesznie. Tak. Tylko ja nie rozumiem, po co zaczęli. No ale to tak jak... A jak to? No, bardzo prosta sprawa. Pan dobrze o tym wie, że Chrystus ma swoich apostołów, ale szatan też. Ojej, ale A w procesie do świętości to Satana coś lat prawi. To prawda. Ktoś kolejny został święty, więc podpuszcza jednego z apostołów, więc sobie rzuć jakiś kamień, bo to trzeba coś namieszać. Diabeł jest czasem mądry, a czasem jest nieroztropny. Nie, to co robi złego, mu się obraca potem na dobre i to jest jego nieszczęście. Płacę. Nie, bo to jest duch doskonały, jakby na to nie patrzeć. Ale tak szczerze powiedziawszy, Chrystus też nie miał takich wybitnych apostołów. Tak, jakich wybitnych? Panie, panie Agnieszcie, w mojej klasie było 11 takich chłopaków, zdolnych, pięknych i wybitnych, a dwóch takich gorszów poszło do seminarium. Ja jeżeli o tym mówimy zawsze, to Małgosia już nie tego, ale ja kocham tą scenę, kiedy po zmartwychwstaniu i tam, że się pokażą, mówi, spotkamy się w Galilei. No i co się dzieje? On przychodzi do Galilei, jak pisze pismo, niosąc rybę w ręku, czyli już się spodziewał, że oni tam nic, oni siedzą, ani ogniska, ani ryby, ani niczego. Ani chleba. Nie, w ogóle nic. On daj to rybę, mówił, pieczcie, rozpalcie ogniska, a ty rusz tam na łów następnych. Gdyby nie zesłanie Ducha Świętego. Nie, a to prawda. A zesłanie wielkie. Bo każdy psycholog, wierzący czy niewierzący od historii, mówi, że stało się coś niezrozumiałego z tą wspólnotą po tym momencie. To nie były żadne nadzwyczajne rzeczy. To było po prostu pokazanie, jaki jest człowiek i jakie są jego możliwości. Zesłanie Ducha Świętego to jest nadzwyczajna rzecz. Oczywiście, ale i to pokazuje to, że w naturze ludzkiej leży taka możliwość i potrzeba zesłania Ducha. Na pewno. Należy to uważać za rzecz cudowną, że człowieka stworzył Pan Bóg. Mhm. Ale to jest fakt. Oto, patrz Fryderyku, to Warszawa pod rozpłomienioną gwiazdą, taka jaskrawa. Patrz, organy, ufary, patrz, twoje gniazdo. Po co jest poezja? Ja mówię, mam taką znajomą i opowiem to, co ona opowiadała. Poezja jest potrzebna właśnie w tych, zdawałoby się, najokropniejszych momentach, gdzie ludzie powinni ratować życie, a szukają wiersza. I opowiadałam o tym, co pani mówi, że wyście ten papier jakby zbierały, żeby odtworzyć literaturę polską. Ale mówię do nich, ale wam się zdaje, że to chodziło tylko o papier. O nie, mówię. One wszystkie miały durchwal, czyli smyczkę. I ten papier był drogocenny, przez co wyobraźcie sobie, że ktoś se odejmuje, żeby zapisać wiersz. Nie. Wiesz, że ten papier był potrzebny? No. Naprawdę, żeby uratować nogi od odmrożenia. O. Kawałeczek papieru pod stopą, było ciepło. I nie wiesz, tego nie napisał. Ale można było zostać zabitym za głupi papier. No tak, czy tutaj, tak. A to były tylko takie w kantynie szampony w torebkach. Tak. Ale poza tym były pamięć wszystkich wierzy, każda miała jakiś kawałek poezji, przecież były piękne recytacje wierszy. Umierający
ratują się mówieniem, przypominaniem wierszy. Naprawdę, naprawdę można było w tych tamtych warunkach, słuchając jak Joanna Szydłowska recytuje pieśń cherubińską, zapomnieć o tym. Tak. Autentycznie. Tak. Autentycznie. Poezja ma to, że potrafi to, co Ojciec Święty mówi o uniesieniach, że człowiek nie może żyć bez uniesień. To jest to. Ty, lecz ja, uderzamy w sądne pienie, nawołując, ciesz się, późny wnuku, jękły, głuche kamienie, ideał sięgnął bruku. Co tak wyglądasz? Portfel jest gry, kieszeni. Portfela nie ma, portfel u mnie w torebce. My nie zauważamy. Krasnoludzki są tak. W świecie, oczywiście. Złośliwe krasnoludzki moje mężowi codziennie kradną okulary. I szuka, i chodzi. A to fakt. Słuchaj, to jest... jest specjalnie, że nas starych ludzi uwzględnia. Ja też gubię i znajduję w zupełnie nieprawdopodobnych miejscach po prostu. Tak, co chwila coś gdzieś i podrzucą później. Czekamy na nowe afery. A ja ci to przeczytam, to nie jest głupie, jest bardzo ładne. On pisze tak. On mieszka na wyspie Edwarda w Kanadzie. Szanowna pani, choć wiem, że list ode mnie nie ma znaczenia, mimo tego nie mogę się powstrzymać, więc z całego serca podziękować pani za książkę Beskidzkiele kolekcje, za pani pracę, za chęć, a może i odwagę, by podzielić się z czytelnikiem swoimi myślami, najgłębszym uczuciem, wiarą, modlitwą i właściwie całym życiem. Rozdziały i rozważania są jak żywe perły, rzucone przed czytelnikiem. Każda perła błyszczy rozmaitością przeżyć, głębokością uczuć i wspomnień. Czyta się to z przeświadczeniem, że tak jak perła powstała z bólu i podrażnienia cielesnego muszli, tak te rozdziały powstały z głębokich, bolesnych i ciężkich życiowych doświadczeń i tęsknot. Ja chyba rozumiałem zawsze to, co ludzie czasem nie bardzo rozumieją. To znaczy, że ktoś nie powinien być wszystkim dla drugiego. A druga rzecz, że małżeństwo jest jednością dwóch osób. I bez wzajemnego szacunku i uznania, zrozumienia tego, że ta druga osoba jest drugą osobą, a nie moją własnością, jest chyba rzeczą właśnie taką podstawową. Panie Bando, plan na dzisiaj jest prosty. 3 kilo ziemniaków oskrobać, zagotować. Reszta mnie nie interesuje. Przecież ja sobie zbawiam wszystko, robię to na niego. A co? Jak zepsuję, to pęczę. Ja zepsułem, ziemniaki były ugotowane dobrze, no to co ty chcesz wiesz? Dobrze. A co chcesz powiedzieć o świadce? Wszyscy, Jezus, to ja jeszcze mało żeśmy się nie umówili, ale to nieważne. To jest nieważne, pani. Nie, bo ona pyta, czy my kręcimy to, co pani ma z poduszka. Ja mówię tak, nie zaglądamy poduszkę na pani. No bo wie pani, bo nie zaglądamy. No to ona mówi, to co wy kręcicie? Ja mówię, to co przekazał, mówię, Jan Paweł II, to chcemy nagrać i przekazać dalej. Ona mówi, to No przecież moje historie kręcimy, czy coś słowa papieża kręcimy. To, że z pani uznał... Ale słówka Bartka kręcimy, nie tylko papieża.
Co tam się śmiejesz? Ziemniaki mam. Ile mam tu jeszcze siedzieć? Przecież ja nie wymyślę jakiejś historii. Przypomnę. Chociaż moja chora wyobraźnia. Wie pan, jak pan jest psychiatrą, wie pan, jaką mam chorą wyobraźnię. Tu obrazy większe niż u niego. Panie Braj, na pewno centralną osobą będziesz ty. Pan jest centralną. Nie, ja to jestem tło. A tu nie przebijają się. Pani Wanda, był taki film Czterech pancernych pies, bardzo mądry film. Na tym się uczyłem życia. I tam był taki lotmistrz, oni jechali na koniu i mówi tam, ten Grigori chce go wyprzedzić na tym koniu, a on mówi, nie wychodź przed szyk, nie wychodź przed szereg. Rotmistrz jest pierwszy i znaj swoje miejsce w szyku. Panie Wandę, swoim szacunkiem. Dobra. Idę do ziemniaków. Więc ja myślę, że filozofia, tak jak ja bym ją rozumiał, to jest próba jednak właśnie zrozumienia, czym jest człowiek mimo wszystko, prawda? Otóż pewne otwarcie perspektywy na to, czym jest człowiek. Ja myślę, że filozofia nie może do końca powiedzieć, czym jest człowiek. Natomiast może otworzyć perspektywę na to i pewne wskazanie kierunku jednak też, prawda? Otwarcie perspektywy kierunku. Z drugiej strony jest to powiązanie, tak ładnie podkreślone przez Wojtyłę, przeżycia etycznego z działaniem. Jak można żyć bez przyjęcia, że mogę coś zrobić, co chcę, albo nie zrobić, czego nie chcę? Oczywiście Karol Wojtyła pisał tutaj o sumieniu. Myślę, że po tylu latach przetrawiania tych myśli, jeszcze dla mnie to nie jest do końca całkiem oczywiste, jak to działa. A jak działa, oczywiście, ale ja myślę, że jak to działa, to jest zagadnienie już wtórne. Pierwsze jest, że to jest. Czy można o wszystko pytać, jak działa? Rdzenne pytanie. To, że my możemy dostrzec pewne rzeczy i że one są, ponieważ je dostrzegamy. Bo nie można wymagać, żeby wszystko udowodnić. Punktem wyjścia jest to, co nam się pojawia. To jest ten przykład, który ja lubię przytaczać na temat pierwszego uśmiechu dziecka. Pierwszy uśmiech dziecka jako odniesienie się człowieka do matki. To znaczy, że my zaczynamy od kontaktów międzyludzkich. To jest pierwsze doświadczenie. Pierwsze doświadczenie, a nie zbudowane na układach wrażeń. To jest pewnego rodzaju furtka do właściwej teorii poznania. Zaczynamy od tych, można powiedzieć, punktów metafizycznych osób, z którymi mamy do czynienia. Musimy wyjść od tego źródłowego przeżywania. A źródłowe przeżywanie to jest obracanie się w świecie osób ludzkich i może nie tylko ludzkich. Ja myślę, że to jest doświadczenie, które jest przed teorią. Że to nie jest teren teorii w ogóle. To jest teren życia. Co się tu dzieje? Trzeba w sukcesie sobie dać ksantypę, która to sprowadzi do praktyki. Poznać filozofii trzeba pokory. Tak, ja myślę, że dobrze uprawiana filozofia uczy pokory. Uczy. Ale człowiek szuka sensu, prawda? Szuka sensu. A jednocześnie ci filozofowie, na ogół to podkreślał i Heidegger, i Husserl, prawda? Że sens nie może powstać z bezsensu. To jest właściwie dom istnienia Boga. Ja, Romuald. Biorę Ciebie, Magdaleno Julio, za żonę. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość.
Wierność i uczciwość małżeńska. I uczciwość małżeńska. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Trójcy jedyny. I wszyscy święci. Wszyscy święci. Ja, Magdalena Julia. Ja, Magdalena Julia. Biorę Ciebie, Romualdzie, za męża. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Trójcy jedyni i wszyscy święci. Się gdzieś właśnie usadowić, czy zatrzymać na sekundkę, dobrze? A kiedy będą się stawać jednym ciałem, przedziwne zjednoczenie, za jego horyzontem odsłania się ojcostwo i macierzyństwo. Sięgają wówczas do źródeł życia, które są w nich. Sięgają do początku. Każdy ma być święty. Ty też, człowiek. Modlitwa jest równocześnie największą twórczością, żeby te drogi się otwierały nie dla człowieka, ale dla Ducha Świętego, dla Królestwa Bożego, dla jedności Kościoła, dla wspólnoty narodów Europy i świata.
dla pojednania i pokoju między ludźmi i ludami. Z taką odchodzę stąd modlitwą. Was wszystkich proszę o wsparcie w tej modlitwie, o wspólnotę w tej modlitwie.